Jedna z najlepszych form treningu, czyli po prostu granie partii na długie tempo. Tutaj partia na 15 minut plus 10 sekund. Przeciwnik na moje E4 odpowiedział E5, więc dosyć solidne podejście. No muszę powiedzieć, że rzeczywiście przebijanie tej E5 jest ciężkie. Tutaj czarny ma oczywiście bardzo stabilne pozycje. No dobra, więc ja lecę w partię hiszpańską i zobaczymy, co nasz oponent z Indii na to odpowie. Zagrał posunięcie D6, więc bardzo spokojne podejście z jego strony. No oczywiście minusy od razu widać, czyli zablokował swoje jego gońca, jest też teraz związanie skoczka. No ja jestem zawodnikiem z dosyć klasycznym podejściem do debiutu, więc jeżeli przeciwnik sam z siebie mi oddaje centrum, no to ja oczywiście z tego skorzystam jak najbardziej. I teraz tak, przeciwnik pozbywa się już związania. Okej. No to ja zagram posunięcie D5, mam tutaj przewagę w przestrzeni, więc nie może to być złe dla mnie. I domyślam się, że właściwie no, trzeba się teraz zastanowić nad dalszymi planami gry, tak? Bo centrum jest bardzo mocno ustabilizowane w tej sytuacji, więc oponent na pewno będzie chciał rozkręcać akcję na królewskim ruchem F5. A to jest dla mnie ważna informacja, bo to oznacza, że ja nie chcę się śpieszyć zrobieniem krótkiej roszady, a być może w ogóle zrobienia krótkiej roszady zrezygnuję. No bo skoro przeciwnik chce mnie tutaj atakować, no to wydaje się logiczne, żeby króla zostawić w centrum. A może nawet zrobić długą roszadę. Natomiast tak, dzięki pionkowi D5 ja mam oczywiście przewagę w przestrzeni, więc się cieszę. I dzięki temu też łatwiej mi jest manewrować figurami, więc... No i też trzeba pamiętać o tym, że jak mam... tak jak widzicie, im dłużej myślę o danej pozycji, tym coraz to jakieś nowe kuferki w głowie mi się otwierają, coraz to nowe idee wpadają do głowy, więc na pewno jeżeli mam przewagę w przestrzeni, to ja nie jestem zainteresowany wymienianiem figur, bo tak jak widzicie, na ograniczonej przestrzeni figury oponenta wzajemnie sobie przeszkadzają, więc ja bym chciał ten stan rzeczy utrzymać, więc gońcem odejdę, wzmocnię tutaj moje centrum, rozwinę skoczka. No goniec C1 chyba na E3 najbardziej będzie pasował, no i później będę chciał przebijać się tutaj na skrzydle hetmańskim. Czyli tutaj wydaje mi się, że będziemy mieli taką pozycję z bardzo królewsko-indyjskim charakterem, czyli centrum zablokowane, czarny szuka kontry na królewskim, ja będę leciał na hetmańskim. Także wydaje mi się, że wszystko tutaj wygląda bardzo zacnie, bo zauważcie, jak dużo ruchów on musi wykonać, żeby do tego F5 doprowadzić. G6, goniec G7, roszada, później odejść skoczkiem i dopiero być może to F5 będzie mógł zagrać. Skoczek G6 w partii poszło. No i teraz kluczowe pytanie. Czy ja obawiam się wjazdu na F4? No to trzeba policzyć w tym momencie wariant. Więc gram skoczek C3, taki był nasz plan. Przeciwnik wjeżdża na F4, bicie na F4, pionek bije na F4 i gram wtedy posunięcie skoczek E2 z planem zbicia na F4. Jedyna szansa dla przeciwnika, żeby obronić tego pionka, to jest ruch skoczek H5. No mogę jeszcze wzmocnić ten mój atak hetman D2. Przeciwnik wtedy broni hetmanem, albo jeszcze G5 może zagrać. Dobra, jak zagra G5, to ja tego pionka na 100% nie zdobędę. No więc pytanie, czy w sytuacji, kiedy nie zdobywam tego pionka, to czy się boję wjazdu na F4? No jest to dosyć trudne pytanie, muszę powiedzieć. Wiecie co? Nie, bo... Coś się kończy, coś się zaczyna. Zagram skoczek C3, skoczek F4, bicie, bicie i będę miał pole D4 bardzo potężne dla mojego skoczka. Więc zagram hetman D2, on będzie musiał zagrać skoczek H5, żeby obronić na F4 i po prostu sieknę długą roszadę i szybkie E5. Ten skoczek na H5 dosyć głupio będzie stał. Wydaje mi się, że
Ma to naprawdę dużo sensu. Także lecimy w ten sposób. Oczywiście później w analizie zrewidujemy wszystkie te idee, sprawdzimy, czy to rzeczywiście to, co mówię, miało sens. Bo jeszcze teraz mi przyszło do głowy, że być może ciekawym pomysłem byłoby wybić, odbić i zagrać E5. Tylko mam pewne wątpliwości, bo bicie skoczek odbija i wtedy ten goniec się aktywizuje, chociażby na B4 będzie mnie tutaj związywał, więc skoczka rzeczywiście będę miał bardzo aktywnego, ale ten pionek na F4 zawsze będzie słaby. Więc powiem wam, że i tak dobrze na moje rozumowanie. Wydaje mi się, że po prostu tak czy siak pozycja jest ok. Dobra, więc przeciwnik nie zdecydował się wjeżdżać natychmiastowo na F4. No to pytanie, czy chce rzeczywiście tego gońca na E3 stawiać. Ale wtedy przeciwnik będzie mnie zawsze skoczkiem na G4 przeganiał. Więc tak nie do końca ten goniec na E3 mi się widzi. W związku z tym najpierw zagram H3. H3 będzie przydatne, tak czy siak, bo pole G4 kontroluje, więc przeciwnik jak tutaj będzie leciał pionami, to będzie miał to G4 od razu zablokowane. No i później w ten sposób chcę się rozwinąć, zrobić długą roszadę, zagrać król B1, wieża C1, no i później przestawiać się właśnie do zagrania posunięcia C5, więc w ten sposób będę chciał zaatakować. Jeszcze też kolejna idea mi tutaj przyszła do głowy, że może jakieś C5 w którymś momencie uda się przeprowadzić taktycznie, wykorzystując to, że pionek z E5 jest atakowany. Dobra, to przyznam, że jest dla mnie tajemnicą, co tu poeta chce. Zawsze jak przeciwnik robi ruch, to właśnie pierwsza moja myśl, co on tak naprawdę kombinuje, co on chce. I wydaje mi się, że tutaj jednoznacznie ideą przeciwnika jest zagranie B5, no bo innego wyjaśnienia, dlaczego to zostało zagrane, to nie widzę. No i czy B5 się boję? To jest kolejne oczywiście logiczne pytanie. No i tak, jeśli mam być z wami szczery, to nie wiem, czy się boję, czy się nie boję. No bo tutaj zawsze po takiej ofierze pionka przeciwnik tu będzie miał linię A i B do ataku, więc już długiej roszady nie będę mógł zrobić. No tak średnio mi się taki scenariusz podoba. No ale znowu robić krótkiej roszady bym też nie chciał z powodów, które wcześniej wymieniłem. Więc tutaj jesteśmy na rozdrożu, trzeba decyzję podjąć. No dobra, to w takim razie zagrajmy posunięcie A4. No, do B5 nie chcę dopuścić, więc jeżeli przeciwnik zagra sam A5, no to zagram wieża B1, B4. I jak on B6, to będę przygotowywał A5, żeby rozkręcić mimo wszystko ten atak. A jeżeli on A5 sam nie zagra, to ja wtedy zagram A5. I być może po prostu tego króla zostawię na E1 bądź na F1. Wow, takiego czegoś to nie brałem pod uwagę. Czyli tak, idea przeciwnika to jest totalne zaklajstrowanie tej sytuacji na hetmańskim. No i muszę wam powiedzieć, że to mi się kompletnie nie podoba, no bo wtedy będę bez planu gry. Więc biję po prostu. No i teraz sytuacja w pozycji bardzo mocno się zmieniła. Pamiętajcie, że pionki, struktura pionkowa wyznacza plany gry. Więc tutaj charakter pozycji bardzo mocno się zmienia, bo centrum się delikatnie otworzyło w tej konfiguracji. W związku z powyższym, teraz już oponent tak łatwo akcji na królewskim nie będzie mógł rozkręcać, bo go wtedy skontruje w centrum. Czy D5 się boję? Nie boję się, bo tu wystarczająco dobrze kontroluję. No dobra, no to teraz robimy roszadę.
Robimy roszadę, bo chcemy i bo musimy, ponieważ przeciwnik, jeżeli byśmy roszady nie zrobili, to przeciwnik w którymś momencie by tutaj pionka poświęcił. No dobra, więc struktura pionowa się zmieniła. Trzeba zrewidować wobec tego plany gry. Więc przeciwnik na pewno będzie chciał dążyć do D5, bądź też, czyli jakieś goniec E6, coś takiego. Bądź też będzie chciał po prostu atakować po linii B. Natomiast z drugiej strony przeciwnik może potencjalnie mieć słabość na A6, więc być może ja się pośpieszyłem z tą roszadą. Być może lepszym podejściem byłoby wtrącenie A5, żeby zablokować pionka na A6 i go tam w dalszej części partii atakować. No mogło tak być, widzowie. Rzeczywiście mogło tak być. No dobra, no ale to nie ma co rozpamiętywać, błędy się zdarzają, trzeba się skupić na tym, co jest teraz. Więc ja też chciałbym tutaj w centrum coś rozbić pozycję oponenta, żeby go poatakować. Więc C5 chciałbym zagrać, ale w takiej konfiguracji, żeby przeciwnik został zmuszony do zbicia, żeby nie mógł przepchnąć. Bo jeżeli zagram C5 od razu, on zagra D5. I po prostu całkowicie to centrum zdominuje, a to mi się nie podoba. Natomiast jeżeli C5 i nastąpi wymiana, czy to na C5, czy na D6, to ja się cieszę, bo dalej będę mógł atakować tego słabego pionka na C6. Więc C5 na pewno jest tym, do czego będziemy dążyli. Kolejna, wydaje mi się, ciekawa akcja, która mogłaby się tutaj nam spodobać, to jest jakiś najzwyczajniej w świecie atak na pionka D6. On póki co jest bardzo mocno, bardzo dobrze broniony gońcem, ale wiecie, co się odwlecze, to nie uciecze. Czasem można zagrać B3, goniec C1, goniec A3. Przeciwnik wieża E8. Więc jak znam zawodników z Indii, to jest na pewno jakaś taktyczna sztuczka, bo oni bardzo na taktyce lubią działać. No więc tak, D5, bicie, 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 E4, widły, goniec bije. No, nic tu nie ma. No dobra. Jak nic nie ma, to się nie boję. Więc gram zgodnie z planem posunięcie A5. Wydaje mi się, że w tym momencie przeciwnik popełnił bardzo duży strategiczny błąd, pozwalając mi na zagranie posunięcia A5. No bo teraz pole B6 mam cudowne dla mojego skoczka bądź gońca. Przeciwnik tutaj aktywizuje swojego skoczka. Kurczę, znowu na taktyce trzeba liczyć. Jak to wygląda? Bo wiadomo, tutaj jakieś ofiary na H3 wiszą w powietrzu. Więc ja chciałbym zagrać skoczek A4, skoczek B6. Ten mój skoczek byłby tam potężny. Więc trzeba znowu policzyć wariant. Skoczek A4, jeżeli przeciwnik zbije hetmanem, skoczek B6. Wisi hetman, wisi wieża. Także zdobywam materiał i się cieszę. Natomiast pytanie, co po skoczek A4? Goniec bije H3, pionek bije H3, hetman D7 z planem hetman H3. Wtedy zbije na F4, więc tego się nie boję. No to skoczek A4, bicie, odbicie, bicie skoczkiem, król H2, skoczek wraca. No to też go skasuje wtedy, tak? Jeżeli dobrze widzę. Dobrze, więc jeżeli tutaj nasze obliczenia się zgadzają, no to mogę sobie pozwolić na zagranie posunięcia skoczek A4. Więc tak jak widzicie, na te 15 minut nie ma tego czasu jakoś nieskończenie wiele, no bo partia zazwyczaj trwa gdzieś pół godziny, 45 minut, tak przeciętnie. Ale już jest tego czasu naprawdę sporo. Naprawdę sporo można pokombinować. Dobra, czyżbym ja tutaj na taktyce skiepścił sprawę? Teraz się zorientowałem dopiero. Ojoj, chyba tutaj błąd z mojej strony. Jeszcze raz. No tak, bo D5, bicie, bicie i nie mogę zbić, bo widły. Kurczę, no tego wariantu akurat nie wziąłem pod uwagę. No to widzicie, to już jest nauczka dla mnie, bo policzyłem ten ruch, policzyłem ofiary na H3, a nie policzyłem bicia na D3. A bicie jest forsownym ruchem, więc forsowne ruchy, no zawsze, ale to zawsze trzeba liczyć.
No więc to błąd, to czysto błąd na liczeniu wariantów. No to widzicie, nauczka na przyszłość. Będę starał się na to większą uwagę zwrócić. No dobra, to teraz spróbujmy ustalić, czy przepuszczenie tego ruchu D5 jest tak ogromnym problemem dla mnie. Jeżeli. A! Bo chciałem powiedzieć, że jeżeli D5, D4 zagra, to mam problem, więc po D5 chciałem wtrącić goniec B6 z atakiem na hetmana i później skoczek D2, obrona pionka. No ale dobra, przeciwnik w ten sposób, no to powiem tak, no ja się chciałbym zaktywizować, więc to robię. Wydaje mi się, że wręcz, że albo czegoś nie rozumiem, albo jest to no, kuriozalna decyzja ze strony przeciwnika. No bo teraz na D6 to do końca świata będzie miał ogromną słabość, więc. No ale dobra. Pionki po czarnych polach, więc mój czarnopolowy goniec to jest jakiś dramat. Tragiczny. W związku z powyższym, pozbądźmy się. Jak jakaś figura jest beznadziejna, zazwyczaj dobrze jest jej się po prostu pozbyć. Prawdopodobnie przeciwnik w którymś momencie sieknie na B6, ponieważ ten mój skoczek jest tam naprawdę bardzo silny. No ale to też no, nie będę płakał, tak? Będę miał wtedy przewagę materialną. No dobra, więc tutaj wybijam zgodnie z planem. No i teraz zgodnie z planem atakuje na D6. Tutaj bardzo ciekawa konfiguracja, to znaczy para skoczków kontra para gońców. Natomiast w mojej ocenie to ja tutaj mam przewagę, no bo pozycja jest oczywiście zamknięta. Dosyć. No, nie tak całkowicie, ale dosyć zamknięta. Dobra, i teraz ten skoczek jest mało robotny, więc ja od razu kombinuję, w jaki sposób tę najgorszą figurę zaktywizować. No i nie ma lepszej miejscówki niż na D5, więc tutaj pakujemy walizę i lecimy na D5 na wycieczkę skoczkiem. No wydaje mi się, że tutaj w przeciągu trzech posunięć przeciwnik mi jakichś problemów nie jest w stanie zrobić, więc ten skoczek nieuchronnie tam finalnie wyląduje i jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to będę miał naprawdę dwa potężne skoczki. No i tutaj oczywiście dalej lecimy. No, wisi pionek na D6. Przeciwnik oczywiście wieżą może bronić. Wieżą może bronić, żeby goniec kontrolował pole E3. Ja do takiej wymiany nie chcę dopuścić. Więc jak nie z tej, to z drugiej. No, figurą w moim obozie, która nic nie robi, jest też ta wieża. Wobec tego tę wieżę też zaktywizujmy. Więc tę wieżę będę chciał przestawić na D3, żeby ona atakowała słabość. A jednocześnie wieża w którymś momencie może się też przydać do ataku na króla. Wydaje mi się, że przeciwnik na pewno będzie chciał tutaj w ten czy inny sposób otworzyć pozycję. No to jest, myślę, dosyć logiczne. No bo ma parę gońców. No i teraz tak. Pytanie, czy ten goniec C6 coś mi zrobi? Bo zastanawiam się nad ruchem skoczek E3 po prostu. Skoczek E3 tutaj, no jak wymiana, no to odbije i wieża tu wchodzi a hetman przejdzie na D2 i wszystkimi figurami tu będę naciskał i później może jakieś B4 się powieść. No powiem tak, nie widzę żadnego powodu, żeby tego nie realizować. Wydaje mi się, że przeciwnik powinien bardziej jakieś G6, F5 grać, żeby tego gońca realnie zaktywizować. O kurczę, czekajcie, chyba spaliłem teraz. Bo dopiero po ruchu przyszła mi taka idea do głowy. Kurczę, ale czasem tak jest, że dopiero się zagra i się pomyśli. Skoczek D5, bicie i bicie na A6, bo wieża będzie wisiała. No jakoś niestety.
Jakoś niestety nie przyszło mi to wtedy do głowy. No dobra, mówi się trudno, żyje się dalej. Przeciwnik atakuje na e4, no to tutaj grzecznie się bronimy. Pionki ustawione po białych polach, więc wszystko idealnie, żeby tego białopolowego gońca oponenta ograniczać. No kurczę, szkoda tego skoczek d5. Chociaż w sumie to skoczek d5 jest bardzo niejasne, bo jednak wtedy też odblokowałbym linię b, którą przeciwnik miałby, żeby atakować tego pionka, więc wcale nie jest to takie jasne, czy to byłaby rzeczywiście dobra decyzja. No ale na pewno była to idea, którą powinienem rozważyć chociaż. Więc tak, ja podtrzymuję dalej, że przeciwnik powinien jakieś F5 próbować. No a my tutaj swoje, tak? Tak czy siak, wieża D3 i hetman D2. Więc wszystkimi figurami chcemy przycisnąć i później B4, odbicie hetmanem i być może nawet C5 w którymś momencie. Dobra, więc grozi mi strata piona, więc oczywiście wybić tutaj muszę. No przeciwnik w sumie dziwne, że w tym momencie się zastanawia, no bo musi odbić, tak? Chyba że jest tutaj coś po prostu 3000 IQ zagranie, którego ja nie dostrzegam, ale wydaje mi się, że to było totalnie jedynym ruchem. No i teraz dalej atakujemy. Oczywiście przeciwnik też bardzo sprytnie realizuje tutaj swój plan, to trzeba oddać mu. Rzeczywiście bardzo dobrze tutaj kombinuje, bo jeżeli uda mu się przeprowadzić E4, jeżeli mu się uda E4 przeprowadzić, to ten goniec C6 będzie naprawdę potężną figurą, to trzeba powiedzieć, jasno. Chociaż też inna sprawa, że ja zawsze mam możliwość, żeby tego gońca zablokować ruchem skoczek D5, choć wtedy ciężko mi będzie taką pozycję grać na wygraną. No bo po prostu ten mój skoczek będzie też blokował moje figury atakujące. No dobra, więc teraz co przeciwnik na to może odpowiedzieć? No wieża D8 jest możliwą reakcją. Wieża na D8 jest niebroniona, ale tutaj żadnej ofiary nie ma, bo przeciwnik nawet wieżą na E8 może się zasłonić, więc to mi nic nie daje. B4 też nie bardzo mogę przeprowadzić. Więc trochę skurczyły opcje, że tak powiem. No dobra, no to w takim razie pozostaje ruch skoczek D5. No na pewno nie chcę pozwolić, żeby przeciwnik tutaj przejął inicjatywę z atakiem na skrzydle królewskim, więc tutaj zamykam. No a też ten ruch nie jest taki bezpłciowy do końca, ponieważ B4 szykuje, czaje się na jakieś widły, kto wie. Też może się zdarzyć coś takiego. Także jest tutaj spory potencjał taktyczny. W ogóle skoczki to są bardzo wredne figury, jeżeli chodzi o granie na taktyce. No ale dobra. Pozycja się sama nie wygra. Trzeba tu jakoś przeciwnika przebijać. No i muszę powiedzieć, że kusi mnie przejście do końcówki bardzo. Wydaje mi się, że końcówkę będę miał tutaj zawsze znacznie lepszą, bo no planem przeciwnika jest atak na mojego króla, prawda? Więc bez hetmanów na szachownicy to sobie przeciwnik nie poatakuje. Jeżeli chodzi o skoczek C7, no to wieża odchodzi, ja biję na A6. Jak to kurczę wyceniam? Wieża A8, skoczek powrót, wieża bije na A5. On tutaj jeszcze wisi na H3. Wykorzystując związanie, no nie podobasz mi się. Nie podoba mi się ta koncepcja kompletnie. No dobra, to w takim razie może to B4. Rzeczywiście, więc tak, walimy B4. Jeżeli przeciwnik zbije, no to wjeżdżam mu na B6. Wisi wieża, wisi goniec. Już są realne bardzo problemy. Jeżeli przeciwnik zbije tutaj, to ja zbiję pionkiem. Wieża odchodzi, bicie na C5, bicie na H3. No powiedzmy, że ja się obronię. Bicie, odbicie. Jak to kurczę ocenić coś takiego?
Chyba będę zasuwał tym pionkiem do pola przemiany, no ale też inna sprawa, że on mi to zablokuje. No nie jest to oczywiste. Jeszcze raz, B4, bicie. Odbicie, wieża odchodzi. Czy ja tutaj mam coś sprytnego, co zmieni ocenę tej sytuacji? Wiecie co? No nie widzę nic sprytnego, jeśli mam być szczery. No więc tak, zbić muszę, no on zbić musi na H3. No grozi mat, więc muszę się obronić. No i on odbija. I od razu D6. W ogóle nie będę od... O, tak, żeby on mnie nie zablokował. Tak, idę się... O, dobrze. I wtedy mój król jest broniony. Plus mam też całkiem niezły atak w centrum. Bo ten pionek będzie się zbliżał. No dobra. No to wydaje mi się, że rzeczywiście cała koncepcja ma sens. Choć nie powiem, żeby to było wszystko jakieś bardzo jasne. Dobra, przeciwnik zbił od razu. No to my tutaj planowaliśmy hetman B6 ruch. Hetman B6, wieża odchodzi, hetman bije A6. Znowu wisi ta wieża. No dobra. Nie wiem, czy tutaj przeoczyliśmy może coś sprytnego, czy o co chodzi, ale wydaje mi się, że to jest po prostu głupie, co przeciwnik zrobił. Tym bardziej, pamiętajcie tutaj, wiszą te widełki w powietrzu. Inna sprawa, że po ruchu wieża C8, bo ja chciałem bić, ale może po ruchu wieża C8 ja powinienem zagrać skoczek C7 z atakiem na wieżę i koniec, nie ma obrony. Ale po skoczek C7 jest wieża E7 i po biciu on odbija. No dobra, więc nie ma co. No to bijemy tutaj. Oczywiście przeciwnik nie może się cofnąć do defensywy. A nie, kurczę, może. Cholercie. Bo chciałem powiedzieć, że nie może się cofnąć do defensywy, no bo przecież szach, bicie na C8, ale przecież tutaj jeszcze hetman broni. Więc nie jest to tak oczywiste, jak myślałem, że będzie. I co ja z tym fantem zrobię? Bo tutaj sytuacja bardzo się komplikuje. No mogę zagrać skoczek B6, choć nie wiem, czy... skoczek B6, wieża C7, wieża D6, choć nie wiem, czy wtedy po prostu tutaj oponent nie sieknie. Wydaje mi się, że za bardzo się tam osłabię, więc wolałbym tego uniknąć. No mogę zbić na B4, ale wtedy E4. A widzicie, zawsze prędzej czy później sytuacja się w partii komplikuje i tutaj mój król jest bardzo słaby. Więc na pewno nie chcę dawać przeciwnikowi szans na kontrę. Nie chcę też oddać, czy pozwolić na wymianę tego skoczka, bo skoczek jest naprawdę bardzo silną figurą. Więc jak to teraz połączyć, żeby było dobrze? Wiecie, że odpowiedź brzmi, nie mam zielonego pojęcia. No dobra, powiem tak, no jedyna chyba szansa to odejść po prostu tym skoczkiem, jeżeli go nie chcę oddać, ale jak zagram skoczek E3, przeciwnik hetman G4 i grozi tutaj w ogóle biciem na F3, więc mi się to też nie podoba. A jak zagram hetman A7 z groźbą widły, no to już przeciwnik skasuje mi tego skoczka. No dobra, bardzo ciekawa akcja, muszę powiedzieć. Bardzo ciekawa akcja. No dobra, no to wychodzi na to, że skoczek E3 jedyne. A po prostu po ruchu hetman G5. Bo jeszcze ciągle to cholercia E4 wisi w powietrzu. Dobra, zrobimy może tak. Hetman G5, hetman B6. E4, bicie, jak to wygląda? Bicie, odbicie, szach. Nie, no to jest wałek. Ach, tutaj w ogóle. No tak na intuicję to mi się wydaje, że trochę gorszy ruch oponent wybrał. No ale zobaczmy. Nie no, bo muszę się tutaj wybronić na królewskim. Jak króla obronię, no to moja pozycja jest super. Tylko, że tutaj ten atak na króla jest teraz naprawdę silny, kiedy mój hetman poszedł sobie na wycieczkę. No dobra, nie wiem, no ja nie widzę nic mądrzejszego niż tutaj. Na E4 zbijemy i zbijemy na D6.
No mój król bardzo, bardzo goły, ale wydaje mi się, że ten hetman na czas się cofnie do defensywy. No i też wiadomo, że końcówki powinienem mieć wygrane, no bo raz, że będzie przewaga materialna, dwa, wolny oddalony pionek, który będzie zasuwał do pola przemiany. Ale tutaj meczycho z panem Super 12GS. Zobaczmy, czy ja znam tego zawodnika. Nie przedstawia się na swoim profilu. Także nie jest to znany mi zawodnik. I też nigdy nie graliśmy. No dobra, więc zbić muszę. Więc się tutaj nawet nie zastanawiam za bardzo. No i teraz tak. No, biję na D6. No bo jeżeli mam już się bronić. Jeżeli już mam się bronić, no to chcę się bronić za coś. Chociaż no B3, B3 póki co niemożliwe, no bo mój hetman przeszkadza. Pytanie, czy przeciwnik może zagrać wieża B8. Wieża B8, hetman D4, wtedy B3. No i szczerze mówiąc, nic mądrego nie przychodzi do mojej głowy. Nie mam jak tego pionka zatrzymać, bo jeszcze tu skoczek mi podwisa. Może wieża B6 zagram? B2 i skoczek D5. O, to jest myśl, to jest myśl. Tak, bo jak zbiję, to jeszcze obronię się przed matem. Dobre. Czyli wieża B8, hetman D4, B3, wieża B6. I jak przeciwnik B2, no to nie mogę zbić, bo stracę skoczka, więc zagram skoczek D5. Wykorzystując związanie, zaatakuję hetmana. I później zbiję. Chociaż to jeszcze nie jest koniec pieśni, bo tam hetman E5 jakieś wtrącone trzeba liczyć. Kurde, bele. No ale nie, bo jeszcze mu wisi wieża na B8 w tym wariancie. A jak wtrąci bicie na B6, a bije B6. Hetman E5. Hetman bije E5. Wieża bije E5. No i B7. Bo skoczek przeszkadza gońcowi. No, chore warianty, widzowie, chore warianty, muszę wam powiedzieć, ale wydaje się, że tutaj jesteśmy się w stanie utrzymać w tej pozycji. Także, no, tutaj oponent naprawdę bardzo, bardzo silny. Dobrze tutaj kmini. No dobra, ale oczywiście przeciwnik wieża B8 wcale grać nie musi. Może zagrać na przykład. A jednak zagrał, bo chciałem powiedzieć, że wieża F8 też trzeba liczyć, ale nie zdążyliśmy się za to zabrać, bo przeciwnik już wieża B8 zagrał. No dobra, to musimy tutaj zaufać naszym obliczeniom. Zaufanie do własnych obliczeń to jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Okej, no to my liczyliśmy bicie, tak? Jeśli dobrze pamiętam. I na B2 liczyliśmy tutaj. No, miejmy nadzieję, że to się wszystko zgadza. Okej. No i teraz jak B1 hetman, to oczywiście bijemy i bijemy tego hetmana. Jeśli tutaj, no to bijemy tutaj. I bronimy się przed matem. No powiem wam, że tak chyba rzutem na taśmę, ale dwa piony przewagi powinny być. Chociaż jeszcze się rozejrzyjmy. Oczywiście na czasie to jest też bardzo ważna kwestia. Jak gracie partie treningowe, to na czasie przeciwnika nie należy przeglądać Facebooka, czy tam YouTube'a, czy cokolwiek, tylko na czasie przeciwnika też trzeba liczyć warianty. No dobra, także wydaje się, że tutaj naprawdę wszystko dobrze policzyliśmy. No miejmy nadzieję, że to wszystko się rzeczywiście zgadza, no bo teraz hetman, no nie ma gdzie odejść, żeby obronić pionka. No ale to liczyliśmy, że łapiemy, tak? Bo skoczek C3 zawsze jest. Może coś jeszcze lepszego. Nie, no dobra, wymienić muszę, tak? Bo to nic nie wyczaruje. I teraz tak. B7 to on ma tutaj. I grozi B1 hetman. No ale mam skoczek C3. Kurczę, no nie wiem, czy któregoś tu pionka nie stracę. Może coś lepszego jest? No ale nie, no nie mam nic lepszego, no bo wtedy po prostu stracę tutaj wieżę. Więc nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby tutaj coś lepszego się znalazło. No i tutaj w najgorszym wypadku to może skoczka za tego pionka oddamy, nie? Jakby się okazało, że coś tutaj poważnego przeoczyliśmy. Ale myślę, że będzie okej. No bo wisi ten goniec, prawda? Wisi ten goniec, więc. Znaczy wisi, no jest on broniony, jasna sprawa, ale
No, wieżówkę z dwoma pionami więcej, no to każdy wygra, prawda? Więc myślę, że w najgorszym wypadku to mamy tutaj co najmniej remis. No bo pionka B2 oponent nie uratuje. Ale jeszcze pokombinujmy. Może coś tutaj jest sprytnego po stronie oponenta. No dobra, goniec C2, chyba jedyny taki forsowny ruch po stronie przeciwnika. Ale goniec C2, ja zagram szacha, król odchodzi B7. I on dorobi hetmana, ale mu zbije i dorobię swojego hetmana. A jeszcze pole B5 mamy kontrolowane pionkiem, więc idealnie. No więc tego się nie boję. No to powiem wam, że tak naprawdę, naprawdę o włos tutaj się ta pozycja zgadza. No dobra, ale nie odpuszczamy. Co tu jeszcze oponent może kombinować sprytnego? No wieża E6 jakieś? No ale wtedy bicie, odbicie, B7. Wieża E8 i C5. I obu pionków nie zatrzyma. Dobra, goniec B7 za. Dobra, bo 3 minuty. Dobra, albo wieża D7, albo wieża B1. Tutaj mamy do wyboru. No dobra, no to liczymy. Wieża D7, jakieś odejście gońca, to walimy B7. Jak on zbije, ja odbijam i jeszcze stopuję tego pionka. Chyba. No dobra, wieża D7, wieża E1, król F2, B1 hetman, skoczek bije, wieża bije, wieża bije. No to jest wygrana oczywiście. Ale wieża D7, wieża E1, król F2, wieża C1. Kurczaczek. Wieża bije B7, wieża bije C3. I on pierwszy hetmana dorobi. O cholipka. No to wieża D7 całkowicie odpada. No dobra, to wieża B1 najpierw, przeciwnik wieża E3. No jak zbijemy, stracimy skoczka. A jak odejdziemy skoczkiem, to wieża E2 i grozi goniec E4. Ale zagramy skoczek. A nie, bo straci pionka. Dobra, to nic nie grozi. No dobra, to jeszcze dalej. A wieża B1, wieża C5 on może zagrać. Kurde, no i nie mam jak bronić pionka. Wieża B1, wieża C5, wieża B2, wieża C4. No gram z pionkiem więcej, ale kurczę, ten goniec z B7 bardzo dobrze go blokuje. Jeszcze zacząłem liczyć skoczek A4, ale wtedy wieża E2, skoczek C5, wieża G2, król F1, wieża H2, skoczek B7, wieża H1, król E2, wieża D1, król D1, B1, hetman. No dobra, no to zostaje nam po prostu pójście na tę końcówkę. A tutaj, czekajcie, czy coś przeoczyliśmy? Czy przeciwnik zagrał głupio? No nie wiem. No to lecimy. Kurczę, no, nie mam tutaj zaufania do oponenta. Bardzo dobrze gra. No dobra, musimy zbić, bo inaczej nam tu wjedzie, jasna sprawa. No ale to C5. A, C5 i tutaj. Ale nie, bo wieża C1, bicie, C6. O Jezu, i remis wychodzi finalnie. Nie! C5 goni C4 i tutaj! Ale się poszczęściło, widzowie. No przyznaję całkowicie bez bicia, absolutnie tego nie widziałem. Kurczę, oponent zobaczył. Bany, dobry jest. Myślałem, że to podstawi, jeśli ma być szczery. No i co, nie mam jak się rozwiązać? No dobra, jedyna szansa, żeby pograć jeszcze to na wygraną. Choć bicie na C5 grozi tutaj, więc będę musiał zagrać wieżę. O Jezu, bo teraz z szachem zbiję. Ale skasztaniłem sprawę. Ale skasztaniłem sprawę. Tragicznie. Ale odwaliłem. No tak, no tak. No tak, no nie zauważyłem, że to z szachem będzie. No niestety, widzowie, za bardzo tutaj chciałem grać na wygraną i pograłem na przegraną. Ale kaszany odwaliłem, no. Niesamowite. No ale dobra, no niezły plot twist w 40 minucie partii. No widzicie, czasami trzeba się zgodzić z tym, że oponent zagrał dobrze i po prostu jest remis. No a ja tutaj poszalałem. No dobra, trudno. No ale mam cały czas te pionki dosyć agresywne, więc może coś z tego się urodzi jeszcze. No tutaj, to tutaj chłop posiada ruch. No jedyna szansa, B7, C6, tylko problem jest taki, że on po prostu odda figurę zawsze. I zdobędzie tego pionka i wieżówkę będzie miał wygraną. No ale dobra, robim co możemy. Nie wiem, czy to ma sens. No nie, no ten goniec jest potężny w tej pozycji. No to jest właśnie potęga gońca w otwartej sytuacji. Z jednej i z drugiej strony działa bardzo agresywnie. No, smutek trochę mnie dopadł, widzowie, muszę powiedzieć. Ale jeszcze mam jedną ideę.
żeby sprawdzić oponenta. Jest to c6, bicie c7. I będzie groziło wieża f8 szach, dorobienie hetmana. Więc są jakieś mikro szanse na remis. Aktywnie, no to klop. No i zszedłem tutaj królem, żeby nie było szacha. Choć szczerze mówiąc, czy ja nie mogłem tego zagrać od razu? Nie wiem, być może mogłem zagrać to od razu nawet. No choć tutaj chyba odwalił gość. Tu, choć nie wiem, może nie odwalił. No na 20 sekundach ciężko się te warianty liczy, nie powiem, że nie. Idziemy! Jak oponent pozwala, grzech nie skorzystać. Kurczę, ale będzie jazda, jak ja to wygram jeszcze. Nie mam żadnego pojęcia, czy w dobrym kierunku idę. A taki myk na remis. No niestety, ale z tego już więcej niż remis to nie wyczarujemy. Wieża na gońca jest to bardzo łatwa końcówka do obrony. No, co nie oznacza, że nie przetestujemy tutaj oponenta. No ale on ma... A, dobra, bo tu goniec G6 grozi. To mnie podstawia. Nie, no dobra, gość idzie tutaj królem i klops. Dobra, no widzowie, powiem wam, takie tutaj meczycho wleciało, 50 minut grania, ciekaw jestem, czy ktokolwiek dotrwał do końca. No nie sądziłem, że aż taka długa partia wyjdzie, ale mam nadzieję, że czegoś się tutaj rzeczywiście nauczyliście, bo partia naprawdę bardzo, bardzo treściwa była. Ciekaw jestem, czy to było wygrane. No dla niego było, dla mnie w żadnym momencie nie było to wygrane. Także mega, mega, mega ciekawa koncepcja. No przede wszystkim tutaj w tej końcówce, no to jestem pod wrażeniem. Gość autentycznie znalazł wszystkie najlepsze ruchy w defensywie. No ja tutaj skasztaniłem ruchem król F2. Na jakieś G3 i przeciwnik po prostu stoi tutaj w miejscu i ja nic nie jestem w stanie zrobić. Nie mam jak się rozwiązać, a pionki zablokowane, także no powiem wam, treściwa, 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 treściwa partia. Mam nadzieję, że bardzo dobrze się bawiliście w tej produkcji. No i polecam właśnie grać partię na 15 minut plus 10 sekund, a później je analizować. Naprawdę z tego typu gierki można bardzo dużo wyciągnąć. Dobra, więc dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnej produkcji. Pa, pa, widzowie.